Żona Emiliana Kamińskiego oddała hołd zmarłemu, jej słowa chwytają za serce. Emilian Kamiński był jednym z najwybitniejszych reżyserów i aktorów w Polsce. Tragiczna wieść o jego śmierci obiegła media w święta Bożego Narodzenia. 26 grudnia. Założyciel Teatru Kamienica odszedł w wieku 70 lat po długiej i ciężkiej chorobie płuc. Jego najbliższa rodzina była z nim do samego końca. Jak dowiedział się Super Express. Emilian Kamiński przed śmiercią miał poważne problemy z oddychaniem i mówieniem. Reżyser spocznie w Alei Zasłużonych na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie w środę, 4 stycznia 2023 roku. Dla Emiliana Kamińskiego Teatr Kamienica był drugim domem. Aktor myślał o nim nawet na łożu śmierci. Zgodnie z jego ostatnią wolą, repertuar teatru pozostał bez zmian. Żona i siostra Emiliana Kamińskiego, Justyna Sieńczyło i Dorota Kamińska, wydały oświadczenie, w którym poinformowały, że wystąpią w spektaklach zaplanowanych na 29, 30 i 31 grudnia. W Sylwestra w Teatrze Kamienica odbył się spektakl Tresowany mężczyzna, w którym Justyna Sieńczyło zagrała jedną z głównych ról. Kobieta przemówiła do publiczności przed rozpoczęciem przedstawienia. Zwróciła się również do ukochanego męża.